Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną serię speedrana 2.0. Zaczynamy od początku, nowy challenge. Zaczynam od rankingu 400 i myślę, że zrobimy sobie challenge do rankingu 2000 400, aczkolwiek zastrzegam sobie małą zmianę, bo jeżeli pójdzie bardzo dobrze, no to może będziemy ten próg podwyższać. Tutaj nie będzie limitu porażek, ale chcę zobaczyć, w ilu po ilu partiach będę w stanie, na przykład, ten ranking 2400 zdobyć i w, czy w ogóle się to uda. Będę grał na 10 minut, dlatego że tutaj te tempo jest najbardziej optymalne. w Miarę łatwo znaleźć zawodnika dosyć szybko, więc dłużej. Tempa myślę, że nie ma sensu tutaj brać, jeżeli chodzi o nagrywanie tego speedruna, ale jeżeli chodzi o taką własną grę dla turningu, no to wyższe tempo, dłuższe tempo jest oczywiście jak najbardziej zasadne. No więc moi drodzy, speedrun 2.0 startujemy, no i lecimy. Szukamy sobie przeciwnika. Ustawiłem sobie oczywiście próg. Od 400, żeby nie grać z zawodnikiem, na przykład z rankingiem 200, czyli takie ambitne progi. No i dobra, lecimy tutaj. E4 przeciwnik zagrał D6, czyli obrona pilca. Przeciwnik ma ranking 467. Dobra, posunięcie C6 dosyć, dosyć szybko zagrane. Taka, taki, po, takie, po, takie posunięcie, oczywiście, jest jak najbardziej możliwe. Myślę, że tutaj od razu sobie zbuduje silne centrum grając pionkiem na F4, dlaczego by nie. No i tu już widzę, że ten ruch E6 to jest takie słabe posunięcie, bo ten goniec jest zamknięty, takie bardzo pasywne. Grajmy po ludzku w szachy, wyprowadźmy sobie figury. Oczywiście ten, ojej, posunięcie F6 to już w ogóle tragedia. Oczywiście ten speedrun jest grany w celu, edukacyjnym. Nie to, że ja tutaj się będę z zawodnikami zne, na zawodnikach znęcał na tym rankingu, absolutnie nie. Tylko chodzi tutaj bardziej o zrozumienie, będę starał się tłumaczyć. No w ogóle F6 to jest tragedia, nie grajmy tak nigdy. Widzę, że przeciwnik nie wie jak ruszać figurami. Cały czas tutaj pionki idą. No dobrze, niech te pionki sobie zasuwają na skrzydle, tutaj wystarczy szybko schować króla. Zrobić roszadę za chwilę, wyprowadzę sobie kolejne figury. Ewentualnie spróbuję zrobić jakiś przełom w centrum, co już jest możliwe. Tutaj mogę na przykład zagrać skoczkiem przeciwnik, jak tak mi zagra. To ja mogę sobie go przerzucić na pole E2 i będzie ok. Przerzucę sobie go na skrzydło królewskie, ale z drugiej strony może poszukać jakiejś szyb, szybkiej opcji. W ogóle ruch C4 też jest bardzo ciekawy, bo po wybiciu, wybiciu, jak z jakieś D5, bicie, bicie. Na D5, no to się bardzo otwiera, chociaż C4 C4 jest dobrym ruchem uważam. E, jak zbije i zbije, zagra. Jak zbije pion. Jeszcze raz moment, bo ja się trochę rozpędziłem. Jak pionek zbije i goniec zbije i D5, to wrócę gońce. Dobra, nie zbił w porządku. W takim razie hmm, myślę, że y, mogę zagrać taki ruch A3 w ogóle. Jak zbicie, to wierzą, tylko że. Nie ma chyba sensu. Zobaczcie, on cały czas pionkami rusza. Yy, więc może zrobimy jakiś przełom w centrum? A może goniec E3? Najpierw zagrajmy sobie gońcem na E3, żeby wstawić skoczkę na D2. Próbujmy budować dobre nawyki podczas gry. Zobaczcie, przeciwnik ósmy raz z rzędu gra pionkiem. A ja już mam wszystkie figury w grze. Zrobioną roszadę. Silne centrum. No, w końcu wyszedł skoczek. Szkoda, że na bandę. Yy, no dobrze, Teraz w tym momencie przyszła pora na to, żeby coś zaszaleć. Jeszcze wyprowadzę Hetmana, żeby przytrzymać gońca i zaplanowałem sobie ruch E5, żeby próbować się tutaj do przeciwnika dobierać. Dobra, Po tym ruchu jeszcze widzę skoczek może wskoczyć, ale to chyba bez znaczenia. Chociaż wiecie co dla celów edukacyjnych, Wyprowadźmy jeszcze jedną figurę, czyli ostatnią figurę do gry. Skoczek na G6. Tutaj jedynie co to atakuje, pionka. Myślę, że w tej, w tej sytuacji, bo planowałem też grać koniec F2, ale tutaj muszę zrobić jakiś przełom przeciwnikowi. Chyba taki ruch już zadziała. Grajmy E5, słuchajcie. Grajmy E5. Mam dwie wieże ustawione, próbuję tymi pionkami się przedrzeć. Jak widzimy, przeciwnik wymienia. No, to wymieniamy pionkiem z F, aby ta wieża już sobie podziałała. Już mam plan wejścia z koczkiem na G5 i zagrania na F7. Tu w ogóle chyba mogę zastosować taki ruch wtrącony. Tutaj w ogóle też mogę zbić na G6 i potem wejść z koczkiem. O, to będzie bardzo dobre zagranie według mnie. Tutaj przeciwnik będzie miał spore problemy. Bicie na G6 z szachem, czyli z tempem. I za chwilę skoczek zbija na polu E5. Ue, panie kolego, no to widzę, że tutaj w ogóle taktyka na najsłabszym poziomie. Bijemy oczywiście na E5. No ale cóż, no na tym rankingu ja się nie dziwię, oczywiście to się zdarza, każdy kiedyś zaczynał, tutaj absolutnie nie będziemy nikogo dyskredytować. I teraz spróbuję zrobić taki ruch jak wieża F7 z planem skoczek E4 i mat. Ciekawe czy się uda, chodzi od, oczywiście o od, odcięcie króla od siódmej linii Jakby to nie brzmiało, gdzie król stoi na polu D6 I w następnym ruchu jest opcja mata, oczywiście może też być takie zagranie Ale nie było No to skoczek E4 Z pięknym matem yy, Ranking plus 10 yy, Widzę, że bardzo mało, może coś tutaj się pozmieniało Bo kiedyś, yy, kiedyś było tak, że że ten ranking szedł szybko do góry. No to bardzo ciekawe, słuchajcie. No dobrze, szukamy sobie nowego przeciwnika. Kiedyś ten ranking właśnie bardzo szybko szedł. Może tutaj się coś pozmieniało? Zobaczymy. No dobra, mamy tutaj kolejnego przeciwnika. Gramy sobie E4. Przeciwnik, 2, przeciwnik 426. I spróbujmy na przykład zagrać gambit północny. Na tym poziomie wydaje mi się, że takie ostre debiuty mogą przynosić dobry skutek szybki skutek. O, widzę, że przeciwnik nie przyjął pionka, tylko wyprowadził figurę. No to to już troszkę lepiej. Tutaj jednak tego pionka zbije. On zbije mi na E4 i ja zagram sobie. Końcem tutaj. Jak on mi zbije i ja zbiję, on da szacha, to weźmie mi gońca. Tylko że po takim zagraniu, jak on mi weźmie tutaj, ja zawsze mogę mu zbić y, tam na F7. Pytanie, czy ja tego chcę? Mogę też po prostu zagrać goniec E3, to też jest dobry ruch. Raz, że bronię na F2, raz, że nie pozwalam wejść gońcowi na C5. To znaczy, goniec na C5 wejść może, to po prostu go wymienimy. No i zobaczymy jak się sytuacja potoczy dalej. Zastanawiam mnie tylko, zastanawia mnie tylko te ustawienia, dlaczego ten ranking tak wolno leci do góry, jeżeli co w czwartym ruchu podstawia przeciwnik hetmana. No to widzicie, no to to są właśnie takie bardzo proste taktyczne. Taktyczna ślepota na tym etapie, czyli tutaj możemy się nauczyć tego, że taktyka, taktyka, jeszcze raz taktyka. Goniec c5, no troszkę za późno, no ale e, oczywiście wybijamy. go, Skoczek e, wybije. O nie, no to już przeciwnik widzę, że się chyba bawi. No to tutaj po prostu damy szacha. E, skoczek się zasłoni i damy za chwilę mata na e7. To nawet nie ma sensu brać skoczka w tym momencie. Dobra, mamy mata na e7. Ranking plus 8. No powiem Wam, trochę mnie to martwi. Co to w ogóle jest Liga Kryształ? Ja nie chcę w tym grać. O co chodzi? Trochę mnie to martwi z tego powodu, że ten speedrun może trwać... Słuchajcie, z pół roku, jeżeli przy wygranych to będzie rosło tak bardzo wolno, no nie wiem dlaczego tak się dzieje. Ja jeszcze tylko, poczekajcie chwilkę, sprawdzę. Co ja chciałem sprawdzić? Ustawienia chyba chciałem sprawdzić, ale nie, ustawienia są ok. Dziwne, że to tak działa bardzo, bardzo wolno. No dobrze, no ale jak tak jest, no to nic na to nie poradzimy. Lecimy dalej. Przeciwnik 495. Gramy kolorem czarnym d4. No to zagramy sobie tak samo. d5, goniec g5. A, tutaj spryciarz, bo mogę e6 szybko zagrać i stracić hetmana. Nic z tych rzeczy. W tym wypadku myślę, że zagram po prostu c5, aby atakować centrum, wyprowadzić skoczka. Z tym skoczkiem spieszyć się nie muszę. Oczywiście mogę też tak zagrać, co nie jest błąd. Tutaj go goniec wybije wybijam po prostu pionkiem. Tak też myślałem, więc tu odpędzimy sobie tego gońca teraz, bo chcę zagrać E5, żeby ten goniec mógł zbić pionka na C5 spokojnie. Mogę też Hetman A5 z szachem, oczywiście, i wybić na C5, to jest wszystko dozwolone, ale zagrajmy sobie H6, odpędźmy tego gońca, czyli stwórzmy tutaj fajne opcje ataku bezpośredniego na tego gońca. Goniec, a, jeszcze mi się teraz koncepcja zmieniła bo widzę, że mogę gońcem tutaj zagrać. To mi się bardziej podoba. Ten goniec jednak tu się będzie chyba czuł lepiej. Ten pianek nie ucieknie. Zobaczcie, otworzyła się diagonala. Ja mogę sobie teraz po tej diagonali spróbować podziałać mocniej. Przepraszam, ale po raz drugi przeciwnicy podstawiają hetmany. No nie dostrzega tutaj trzech pól, że hetman broni na d5. No niestety, no te pierwsze partie pewnie będą takie, no dosyć. No widzicie co się dzieje. Taktyka przede wszystkim. Od rankingu pewnie 1000 coś tam się, mam nadzieję, zmienia. Szkoda, że ten ranking tak wolno leci. To będzie długo trwało, ale może dla, dla niektórych widzów będzie to miało więcej sensu. Więc, więc zobaczymy, jak to się będzie układało. No więc, no cóż, moi drodzy, jest jak jest. Przeciwnicy myślą: e, Podstawienie Hetmana. No cóż. A jestem ciekawy, czy by też sobie robicie takie challenge. E, może warto sobie poćwiczyć, chociaż. No, dla każdego coś dobrego. No, pff, nie wiem, co mam powiedzieć w tej sytuacji, szczerze mówiąc. Podstawienie prostych figur. Prosto, prosto to wygląda. Ojej, jej, jej, jej. panie kolego, no nie można tak podstawiać Hetmana. Chyba goście jest w szoku, nie może się otrząsnąć po tym, że tak łatwo oddał najsilniejszą figurę. Pamiętam, że w speedranie pierwszym to właśnie zaczynaliśmy od rankingu 300, teraz od 400. I dziwne jest to. Ja muszę tutaj dopytać adminów, jak to się dzieje, bo ten ranking zawsze skakał o wiele wyżej. I zatrzymywał się po kilkunastu partiach na pewnym poziomie. Powiedzmy tam 1200 i wtedy ten ranking szedł już troszeczkę wolniej. Co miało dużo, dużo sensu. No bo tutaj będziemy naprawdę się grzebali bardzo długo, jeżeli chcemy dojść do rankingu 1000. Ale to z drugiej strony może być bardzo ciekawe i może być takim większym. może być utrudnieniem. Z jednej strony to jest ok. Teraz troszkę. Dziwię się, że przeciwnik tak długo myśli. To są te minusy gry na 10 minut czasami, że ktoś zrobi ruch, podstawi i widzicie, jak długo to schodzi. Oczywiście, będziecie mieli na YouTube w opisie rozdziały, więc będzie można przejść do kolejnej partii. Na szczęście przeciwnik tutaj złożył broń. Dobrze, lecimy z kolejną partią. 456, dużo Hindusów tutaj widzę, że gra E4. E5. Zagrajmy ten gambit północny jeszcze raz. Gambit centralny, przepraszam. I skoczek C6. Ok. Zobaczcie, że teraz mam opcję przepchania pionka co jest ok, co jest w porządku z zagraniem, ale bardziej chcę grać otwartą pozycję, więc zbijemy pionka skoczek odbije i ja wtedy zagram posunięcie F4, żeby zyskać szybkie centrum i już tego przeciwnika próbować tutaj męczyć ciekawy jestem, czy on zagra taki ruch typu goniec C5, to też jest jakaś opcja, może wyjdzie w ogóle hetmanem na H4 na no, takich ruchów się kompletnie nie boimy, bo na przykład zagram goniec D3, potem skoczek na F3, ok, gramy F4 takiego ruchu się absolutnie nie boję Choć jest atrakcyjny w pierwszym zagraniu dla czarnych, no bo zagram sobie potem G3 i będę atakował chyba następem. I skoczek poleci, więc skoczek będzie musiał się teraz poruszyć. Myślę, że ten skoczek zagra tutaj. Jak zagra tam, to no wrócił jednak. Ok, ten goniec teraz będzie mógł wyjść, więc utrudnijmy przeciwnikowi. Tę drogę i zagrajmy najpierw gońcem na E3, żeby ten goniec C5 nie miał dobrej placówki. Hetman E7, no tutaj gramy skoczek C3, żeby bronić pionka. Skoczek E6 jest możliwy, to wtedy można tak, chociaż dostanę D6 i nie będę mógł wybić. Ale to zawsze będę mógł zagrać gońcem na D3. Jest szach, który, o którym już mówiłem, G3 załatwia sprawę. Zobaczcie w ten sposób, jak tańczy sobie Hetman, no to ja będę mógł tutaj szybciej wyjść figurami. Przede wszystkim. Przy okazji, moi drodzy widzowie, z racji, że to jest pierwszy odcinek Speedrun 2.0, to myślę, że te odcinki będą około 30-minutowe. Mam nadzieję, że to, nie będzie, że to będzie takie optymalne. Wyprowadźmy skoczka, więcej pól ogarniamy. Mogliśmy też zagrać E5, straszyć Hetmana. O właśnie, on straszy nas, więc my postraszmy jego. Więc myślę, że takie około półgodzinne odcinki do 40 minut sobie zrobimy. Myślę, że dłużej nie ma sensu. Będziemy to ciąć sobie trochę na kawałki, w zależności ile tutaj e, tych partii będziemy grali. E, na pewno na początku tych partii będzie więcej. O, przeciwnik wybił na e, pionka na... E, E5. Nie wiem w sumie czemu, bo Hetman broni skoczka. Założę się, że zbije skoczka z rozpędu. Może nie będę się zakładał, bo może, może dojrzy, ale to było takie e, zbicie właśnie na e, odsłonienie figury, która może być potencjalnie zbita, ale Hetman broni oczywiście. Tu bijemy, stępem atakujemy. No i cóż, w następnych ruchach. Zobaczcie, Hetman znowu tańczy. No to w... mogę tutaj gońca wstawić, ale chociaż jakbym tutaj go wstawił stępem, to on mi wejdzie tutaj, będzie mnie męczył. Ale nie szkodzi, ja tak zagram dla treningu. Jak wejdzie Hetman, to ja zagram Hetmanem na E2, żeby bronić G2. Tak zrobimy. I mam zawsze groźby typu skoczek G5. Ja mogę sobie nawet zrobić teraz długą roszadę. Poza tym, w sytuacji, gdy mamy figurę więcej, no to no właśnie, przeciwnik poddał. Zobaczcie. Yy, no. W ogóle potańczył Hetmanem, potańczył Hetmanem znowu. To się często dzieje na tym e, początkowym etapie. Dobra, lecimy dalej. E, no to cóż, znowu E4, zagrajmy E4. Na tym poziomie częściej będziemy chyba ten ruch stosować. Ojej, no to jest skoczek A6. <laughs> Przepraszam. Uff. No nie można tak grać. I teraz, ale pytanie jest takie, e, śmiechem żartem czy bić e, tego skoczka? Czy nie bić? No bo goniec wyjdzie od razu i zbije i zepsuje pionki przeciwnikowi. No trzeba bić, no to jest raczej dobre zagranie. Trzeba po prostu bić, przeciwnik zbije, no to budujemy sobie centrum, posunięcie d4. W następnych ruchach szybkie skoczki, roszada. Żadnej większej filozofii tutaj nie widzę. No dobra, wyprowadźmy najpierw skoczka na C3, bo jak wyprowadzę tutaj, to zawsze goniec zagra, ale to też nie jest, to też nie przeszkadza. Ok, jest E5. Widzę, że mogę zbić, on zbije, wymienię Hetmany. Nie chcę tego póki co. Wyprowadzam kolejnego skoczka. Im szybciej figury, tym lepiej. I tutaj zbiję Hetmanem, żeby było ciekawie. Dlatego, że tego Hetmana nie jest w stanie mi żaden skoczek zaatakować. Może być ruch C5, ale ja sobie wtedy odchodzę. Będzie słabość na D5, słabość na D6 się uwidoczni. Zagram sobie gońcem, zrobię długą roszadę. Bardzo proste zagranie. Skoczek oczywiście też mógł wybić. Jak najbardziej normalne ruchy. Dobra. Tutaj się nie obawiam zepsucia pionków. Myślę, że zagramy sobie. Jakby tutaj go od razu spróbować poszukiwać. Najlepiej na pieniądze. Hmm, hmm, hmm. Może zagramy tak. Skoczek jeszcze się przyda do obrony. Goniec atakuje Hetmana. Może F6 wymusimy. łe, Przepraszam, no. Zobaczcie, która to już partia i ile razy przeciwnik podstawia tutaj e, figury. A, i czasem takie proste zagrania. No właśnie ten ranking 400 to jeszcze jest taki, że, że podstawki, podstawki, podstawki. No wracamy sobie oczywiście z powrotem. No i cóż, realizowanie tutaj przewagi jest banalne. No teraz szybka roszada i tam wskakujemy figurami do centrum i próbujemy atakować. No jak przeciwnik będzie wymieniał, no to jeszcze nam bardziej ułatwi grę. No właśnie, zobaczcie, zagram tutaj i założę się, że nie dostrzeżę przeciwnik tego bicia. Jeżeli nie widział tutaj, że skoczek broni, chociaż nie, no nie będę się zakładał. Oczywiście może odejść że to jest wszystko prawdopodobne, ale widzę, że no niestety to jeszcze to jeszcze jest ten poziom, który trzeba przejść. Dobra, no i tutaj widzicie co? A może tak po prostu. Dobra, zaatakujmy go. Zagrajmy E5. Licząc na wybicie, wybicie i tyle, bo tutaj skoczek mógł zagrać na F6, dlatego też postanowiłem pionkiem. Nie, bez większego znaczenia, można było też hetmanem zagrać na B7, próbować atakować, ale właśnie dobrym nawykiem jest zawsze yy, wyprowadzanie figur. Ok, yy, no to co, damy szacha. Damy szacha przeciwnikowi, król. No to długa roszada, od razu jest atak. No zawsze zasłona tutaj mogłaby być, oczywiście, figurami. Nie ma to większego znaczenia, ale y, w tym wypadku y, szybka roszada, wieża wchodzi. Jak król C6, to Hetman E4 i zdejmuje kolejną figurę. O! Albo i nie. Czy ja tu mogę dać szybko mata? Tutaj mogę. Tak, król. Wieża wchodzi królew 8 i tam oddajemy Hetmana, w następnym ruchu będzie mat. Ok. No, powiem Wam, zdobywanie rankingu w tak wolnym tempie będzie... Morderczo trudne, to znaczy będzie trzeba rozegrać bardzo, bardzo dużo partii. Z drugiej strony mam nadzieję, że to też pomoże wielu osobom na różnym, różnych płaszczyznach poziomo, poziomu um, kolejno coś tam wynieść dla siebie. Oczywiście yy, pewnie im więcej partii, tym lepiej znając życie. Więc wiem, że speedrany tutaj się Wam przyjęły. O, przeciwnik od razu tutaj. Postanowił e, iść pod Mata. No więc, e, gram kolejną rundę na 10 minut. E, 465 e, i lecimy. E4. Zagrajmy E5. W takim razie zobaczymy, jak przeciwnik będzie reagował. Czy zagra normalnie? Oj! <ścoughs> Chce mi dać szewczyka. Zobaczcie, zagram skoczkiem tutaj. Jestem przekonany, że zagra gońcem na C4. Zabawię się we wróżkę. Skoczek C6. Bronimy pionka. Zobaczymy, co zrobi. jest koniec t 4 słuchajcie ale korci mnie zagrać skoczkiem ale dostaniemy taką plombę na F7, Szewczyk klasyczny no tutaj oczywiście gramy G6 Hetman odejdzie na F3 z atakiem i wyprowadzamy sobie skoczka na F6 w bardzo prosty sposób już tłumaczyłem w wielu filmach jak się od Szewczyka bronić tutaj po prostu gramy sobie z tempem, wyprowadzając figury i przeszkadzając przeciwnikowi w daniu tego mata, możliwe, że jeszcze przeciwnik zagra na B3, to wtedy jest sobie zagramy skoczkiem i zdobędziemy mnóstwo temp, a jak wybije na F7, to zdobędziemy figurę. Zaraz pokażę wam, jak to będzie wyglądać, o ile Hetman zagra na B3. No ale na B3 nie zagrał. No tutaj biorę po prostu pionka, dają pionki i trzeba je brać. Jeżeli przeciwnik zbije, co? What? Co? No nie. Jak to jest możliwe? I nie chcę tak szybko. 5 ruchów słuchajcie. A, no trzeba przejść te poziomy. E, jedziemy posunięcie E4. Tu chyba gramy z przeciwniczką. Z tego co widzę, po zdjęciu 491. E, wiecie co? Znowu ten gambit centralny. Na tym poziomie spróbujmy cały czas od razu wywierać presję i próbować przechwytywać inicjatywę. Posunięcie D4. E, no i jest skoczek f 6 e, Wtedy grałem tutaj. E, tutaj biliśmy. Może zagramy teraz inaczej, czy tak samo. Nie, no zbijmy, zbijmy, spróbujmy tak samo zagrać. Skoczek wybił i znowu goniec E3. Czyli pilnujemy i gramy tu. Zobaczcie, druga partia toczy się w podobny sposób. Można zawsze wyciągać tutaj wnioski. D5 jest ciekawym posunięciem, dlatego że po biciu. Aha, no dobra. Wszyscy Wszystkie osoby początkujące widzę nastawiają się na F2. Skoczek F3 stępem Proste zagranie, atakujemy Hetmana, bronimy Pionka. Wyprowadzamy figurę. No, chyba tutaj y, przeciwnik, przeciwniczka nie zbije na F2. No, zdziwiłbym się mocno, aczkolwiek z drugiej strony może bym i się aż tak nie zdziwił. No bo y, widzicie, co tutaj się dzieje na początku. Hetman y, zagrał sobie na G4. Ok, tu jest nacisk. Y, mogę tak postraszyć. Hetman pójdzie tutaj. No, ciekawy ruch. Szukam y, takiego rozwiązania, które da y, szybką możliwość. Szybką możliwość tutaj, żeby przeciwnika. A, dobra, zagramy H3 i po odejściu na G6 zagramy gońcem na D3, i po wybiciu na G2 wieża G1, jak Hetman zbije tutaj, to zbijamy skoczka i mamy figurę z dwa pionki z super aktywnością. Hetman F5, czyli znowu Hetman tańczy, goniec D3, wiążemy skoczka, w następnym ruchu gramy na D2, bo jak zagrałbym na, D, na C3, no to skoczek mógłby zbić z atakiem na Hetmana. No dobra, właśnie szach niby groźny, ale zobaczcie C3 i tu się wszystko broni. W następnym ruchu gram tak, albo nawet Hetmanem na C2 z mocnym atakiem na skoczka. Nawet Hetman C2 chyba jest dobrym zagraniem. Chociaż skoczek D2, no to bez znaczenia większego, dlatego że i tak tutaj naciskam, i tak to naciskam, a przy okazji wyjdzie skoczek na D2 od razu, ostatnia figura lekka. Nawyki, to jest tutaj szachowe nawyki, to bardzo ważna sprawa, trzeba tego pilnować, dbać o to, bo wtedy łatwiej się nam gra na początku gry, w ogóle łatwiej się gra i wiemy jak mniej więcej grać partię, jak planować, jakie ruchy robić dobrze. Skoczek D2 i w następnym ruchu wybijamy. O ile będzie zagranie d5 to wtedy oczywiście bijemy w przelocie i te bicie na e4 w ogóle nie ucieka. OK, zagramy skoczkiem. Co ciekawe, nie biję od razu gońcem, bo teraz grozi skoczek F6 i zdobycie Hetmana, więc odbijam po prostu skoczkiem figurę. W ogóle tutaj w speedranie będziemy chyba przez okres wakacyjny, lipiec, więcej tego speedrana grać. W momencie, gdy będzie olimpiada szachowa, a już niedługo, bodajże za dwa tygodnie, startuje, a mamy 15 lipca w tym momencie, 16 lipca, no. To oczywiście tam będą przerwy na analizy partii Polaków, mam nadzieję, lub bardzo ciekawych partii na olimpiadzie, bo tam różne ciekawe rzeczy się dzieją, więc na pewno będziemy też przeplatać to z analizami. Skoczek F6, oczywiście dajemy szacha, prosta taktyka na zdobycie Hetmana. Cóż mogę powiedzieć? No, będziemy tego Hetmana tutaj po prostu zdobywali. Taktyczne motywy. Właśnie widzicie, czasami jak się ogląda jakieś materiały, ja również lubię sobie pooglądać arcymistrzów, którzy fajnie komentują i tam się pojawiają motywy, no taktyczne motywy na różnym poziomie gry, więc to też jest nauka przede wszystkim, to też jest taka luźna nauka, bo się pojawia taka rzecz, ale najważniejsze jest to, żeby samemu jednak wykonywać takie ruchy w swoich partiach, no bo no, jak dobrze wiemy jak się coś samodzielnie robi, to lepiej zapada w pamięć. Oczywiście zdobywamy Hetmana. Następny plan będzie taki. Szybki goniec H6 albo zejście skoczkiem i próba dania przeciwnikowi tam mata na H7. Może nawet szybki skoczek tutaj. Hetman H5 i mat na H7. Nawet już teraz nie chcę robić Roszady. Bo Roszada już może nie jest taka ważna. No, umówmy się, no, Hetman więcej, więc... Wiadomo, nie trzeba chyba tutaj za dużo komentować. OK, zbił skoczek. To sprawę ułatwia, bo wybijam skoczka i wchodzę hetmanem na H5 z groźbą mata. Mat w jednym posunięciu, jeżeli odejdzie wieża, to mat w dwóch posunięciach. OK. No cóż, lekko nie jest, ale to jest dla mnie sygnał, że jest wiele osób jeszcze na świecie, że, które no wiadomo, jest więcej osób, właśnie takich amatorów, to jest ciekawe, które można jeszcze pouczyć. Ja to tak pod kątem trenerskim myślę. Dobra, mamy mata, lecimy dalej z kolejną partią. Także y, zobaczcie, że ktoś z nas zdobędzie piątą, czy czwartą, czy trzecią kategorię Jak jesteśmy już wyżej od tych wszystkich, y, wszystkich amatorów szachowych Którzy może po prostu nie chcą podnosić poziomu gry, ale grają dla zabawy Dobra, jest ruch C4, czyli partia angielska Zagrajmy sobie E5, E4 To mi pokazuje, że od razu wchodzę z koczkiem i zajmuję dobre pole na D4 Przeciwnik skoczek y, Pytanie, czy zagrać agresywnie znaczy, jeszcze wyprowadzę może gońca. Agresja polega na tym ruchu F5, który mnie interesuje, żeby wywierać tutaj od razu wielką presję. Może D6, jeszcze i będę planował grać F5. Ale już widzę, że zobaczcie, przeciwnik 540 i już co nieco tutaj wygląda, już wygląda to trochę lepiej z jego strony. Ok, skoczek na D4, na D5, no to skoczek F6. Nie boimy się związania, yy, przepraszam, tutaj związania na G5, bo robię od razu roszadę. Yy, mimo tutaj wszelkich wybić, dokładnie yy, wybijam pionkiem. Yy. Zobaczcie, gram czarnymi. Mam szybko wyprowadzone figury. Nie boję się związań, to jest wszystko trzymane. Ok, yy, przeciwnik wybiera małą presję, ale to jest mała presja. Yy, tutaj może taki w ogóle ruch, yy, zastanawiam się. Jeszcze się zastanawiam nad. Jeszcze się. Bo jak zagram w ogóle H6 i mnie zbije tu, ja zbiję, to on mi weźmie pionka. Więc tak grać nie chcę. Mogę skoczek B4 chyba zagrać. Chodzi o to, że jak on zbije to super. A jeżeli zbije tu, tu, tu i tu, skoczek na B4 nie będzie, to dobrze, że zawsze nim wrócę. Dobra, spróbujemy tak zagrać, żeby spróbować tego skoczka po prostu stąd odpędzić. Jeszcze skoczek D4 było ciekawe, ale myślę, że konkretnym zagraniem, ok, jest bicie na d5 tutaj widzimy, że przeciwnik już wybije i się nieco psuje, opcja h6 od razu e, tą groźbę związania wyjaśnijmy, zobaczymy jak przeciwnik zagra, dobra tu wybijamy oczywiście hetmanem, bez dwóch zdań e, goniec świetny, no i cóż słuchajcie, w takich sytuacjach myślę, że poprawmy ostatnią figurę, wprowadźmy ją do gry wieża e8, to jest zawsze dobry pomysł może być taki ruch B4, zawsze go nieco sobie ucieka. Przede wszystkim te pionki są bardzo słabe i można je próbować atakować, grając na przykład Hetmanem na F7 i już jest nacisk. Ale mnie tu bardziej interesuje chyba atak, więc taki ruch E4, tutaj oczywiście odchodzimy i taki ruch E4 jest brany pod uwagę. O, przeciwnik nawet ułatwił. Teraz gramy E4 i zobaczcie, skoczek, obrońca D4 musi odejść. I zbijam na D4. No ale teraz to prezent, no bo. Pff, no bo pionek bierze skoczka yy, i wybijam. No cóż, figura więcej. Yy, ale debiut rozegrany był fajnie. Yy, znaczy fajnie. No już to wyglądało jakoś, tak? Yy, a nie jakieś tam podstawienie czy granie pionkami na samym początku, więc yy, no ale no tak. No, na tym to polega, no trzeba ćwiczyć. Tu był atak, rzecz jasna, odchodzę, wieżą, atakuję. Nie mogę zbić, bo jeszcze się właduje na związanie. Więc mogę też tak zagrać w ogóle. To będzie ciekawe, bo po wybiciu, wybiciu zdobywam po prostu materiał. To chyba jest prosta sprawa. No w celach edukacyjnych tak zrobimy. Inaczej bym odszedł królem na H8, ale E3 daje już konkretne możliwości, konkretne opcje, żeby zdobywać materiał. Jeżeli zagra na np. przeciwnika F4, to jest taki ruch E2. Ojej, to jeszcze gorzej. Zobaczcie, bicie. Bicie na F2, goniec broni, i tutaj po prostu zdobywam. Tutaj jeszcze zagrałeś, przeciwniku drogi. Teraz widzę opcję mata skoczek. Przepraszam, goniec D3. Otwiera się wieża, i daje mata w następnym ruchu. Goniec D3. Poświęcamy figurę. Fajna taktyka w ogóle wyszła, tak przy okazji. Bicie i wybijam z matem. Wezmę na przykład wieżę. Mat jest dlatego, że tutaj jest szach i szach. Trzy wieże na szachownicy. No cóż, dzięki za ten odcinek. Będziemy walczyć dalej. Do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się. Cześć.